Dzień dobry Państwu. Dzisiaj witam Państwa z miejscowości Stare, z którą się to wiążą dwie legendy. I obie legendy dotyczą tej samej postaci, Boruty. Drodzy Państwo, pierwsza legenda, która jest prezentowana z takiej książeczki Legendy Rogoźna i Okolic. Ja powtarzam za każdym razem, książeczka jest do nabycia w muzeum, wydana została przez muzeum na placu Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie. Polecam serdecznie. A więc, drodzy Państwo, Boruta ze Starego. Biedny parobek ze Starego, z folwarku należącego do Siernik, pewnego zimowego wieczoru wracał z majątku, gdzie odwiedził narzeczoną, wracał do domu. Po drodze zobaczył leżącego w rowie mężczyznę, który z głodu i zimna zupełnie był wyczerpany. Podniósł go i zabrał ze sobą do domu. Tam dał mu jeść, choć sam niewiele miał. Wtedy opowiedział obcemu, że chciałby się ożenić, ale z powodu ubóstwa nie może tego zrobić, gdyż narzeczona jest równie biedna jak on. Rano pożegnał go stary i obiecał mu pomóc za to, że go tak uprzejmie przyjął i nawet ostatni kawałek chleba z nim podzielił. Parobek uśmiechnął się tylko, gdyż nie bardzo w to wierzył. Nocą jednak obudził go jakiś dziwny szmer w izbie. A gdy zapalił światło, zobaczył leżący na podłodze woreczek wypełniony dukatami. Zdumiony otworzył go i oglądał świecące się sztuki złota. Nie umiał sobie wyjaśnić, skąd to się wzięło. Ale usłyszał za oknem głos. Od Boruty podziękowanie za wczorajsze wieczerzanie. Skończyły się teraz troski parobka. Kupił sobie gospodarstwo, ożenił się ze swoją dziewczyną i mógłby żyć dostatnio, gdyby nie stał się skąpy i chytry. Gdy kiedyś pewien żebrak chciał u niego przenocować, został poszczuty psami. Jeszcze tej samej nocy dom parobka i wszystko dookoła spłonęło, a on sam znów stał się biedny jak poprzednio. Żebrakiem i tym razem był Boruta, który chciał sprawdzić parobka, a ponieważ bardzo się zmienił, podpalił mu gospodarstwo. Do zobaczenia.